Witam wszystkich Dzisiaj sobie tutaj Porozmawiamy o aplikacji MyReno Odnośnie tego Skąd wziąć kod do radia Jeżeli jest nam taki potrzebny Są trzy opcje Możemy to sobie zrobić za pomocą MyReno pobierając aplikację Na telefon, na android lub inny system Ze sklepu Google Play wysyłamy sobie MyReno Ja już mam pobraną Jest taka żółta Ikona i pisze Otwieramy. Aplikacja się ładuje. <laughs> Wczytuje dane. Ja tu jeszcze zrobiłem. Yy, dodałem kilka aut marki Reno, a także dacia. Żeby było szybciej, żeby nie trzeba było wpisywać danych po kolei. Poczekamy chwilę. Chwil trwa. Ewentualnie możemy jeszcze zrobić inaczej, ale to później. Tutaj mamy listę aut dodanych u góry i mamy wirtualny garaż. Wybieramy sobie swój samochód, ja tu mam dodane dacie Sandero 2, dacie Duster, dacie Duster kolejną, Renault Capture, Megan 2, Trafic 3, nowa dacie Duster, Espace 4, kolejny Espace 4, Renault Trafic 3. Tutaj mamy Kango 2, Scenica 4, Megan 4 i Mastera i na przykład. Losowo sobie wybierzmy na przykład, byśmy chcieli e, kod do auta, który posiada ekran dotykowy, czy na przykład Renault Capture. Wchodzimy sobie w Renault Capture i żeby takie auto no, tutaj się znalazło na tym liście, musimy wejść w opcję. Tutaj na dole dodaj swoje Renault. Naciskamy opcję i możemy to zrobić za pomocą numeru rejestracyjnego lub za pomocą WIN. WIN możemy wpisać ręcznie lub go zeskanować za pomocą funkcji aparatu. Tak samo z numerem rejestracyjnym możemy zrobić. Ja już mam tutaj dodane, więc jesteśmy w opcji Renault Capture. Tutaj mamy moje terminy przeglądów różnego typu. Jeżeli takie występują, mamy na przykład przegląd 21 rok w czerwcu, w lutym, później w lutym 2022 roku, 23 mamy umowy, jakie tutaj są. Gwarancja korozji jest na 144 miesiące. Do lutego 2028 roku. To takie gwarancje, które na przykład zostały w tym aucie, ale nas interesuje teraz kod do radia, więc wchodzimy sobie w dane techniczne, w tą opcję, i mamy tutaj wszystko, marka model, kolor czerwony flam, czyli ognisty, dach czarny, trois noir étoile. i tutaj mamy na przykład wypisane jeszcze wnętrze. Harmony Fons, czyli ciemna harmonia, rodzaj tapicerki, Celery Fix, Tissu, szare. Data dopuszczenia do ruchu, do czyli data pierwszej rejestracji, 26 stycznia 2016. Napęd Benzyna, skrzynia, automat skrzynia biegów manu automatyczna, sześciobiegowa. Wersja silnikowa Intense Energy, silnik TCE120. Tutaj mamy y, numer WIN numer rejestracji tymczasowej, która była dostępna i tutaj mamy autoradio kod naciskamy sobie niebieskie relew de code i mamy kod radia 0169 później mamy różnego typu opcje designu, co jest w opcji co jest w serii do, dostępne kierownica skórzana e, na przykład e, felgi 17 e, pokrycie siedzeń dodatkowym pokryciem na zamek Światło do jazdy dziennej LED, bezpieczeństwo na przykład, system ESP aktywny. Tutaj mamy system kierowania, motor czyli silnik, komfort, co jest w komforcie, media i nawigacja. Także co jest, na przykład, że mamy tutaj w serii, jest ekran multimedialny dyktowy 7 calowy z funkcją radia MP3, bluetooth, wejściem USB i jack. Spersonalizowany kolor wnętrza. Możemy sobie tutaj też w serii zrobić, że wnętrze jest chromowe. Więc tak to wygląda. Teraz sobie weźmiemy tutaj i przejdziemy do innych aut. Na przykład cofniemy się. Weźmiemy sobie coś nowszego niż Renault Captur. Powiedzmy weźmy sobie na przykład Renault Scenic 4. I tutaj mamy moje terminy. Przegląd w grudniu 2020. Jest to przegląd w Renault, wymiana filtra oleju, wymiana filtra kabinowego, wymiana oleju silnikowego, wymiana oleju skrzyni biegów i możemy z tej opcji umówić się na wizytę. Następny przegląd będzie w listopadzie 2021 roku. Tu zobaczymy co mamy za umowy. Mamy także gwarancję odnośnie korozji do 2029 roku. Możemy sobie zobaczyć wygasły umowy. Czyli gwarancja Assistance do 2019 roku była dostępna, gwarancja producenta do 2019 roku była na 24 miesiące, gwarancja lakieru do 2020 roku, do 5 lipca była dostępna. Tutaj już mamy oferty, terminy. No i wchodzimy sobie także w moje Reno, czyli mamy tutaj, możemy sobie podejrzeć podpowiedzi. Odnośnie ekojazdy, ogólny wynik, przyspieszenie, jak zmieniać biegi, żeby było to ekonomiczne. Także mam tutaj dane techniczne i mamy, że jest to nowy grunt scennik Renault Blanc Nacle, czyli biała perła, lakier, wnętrze Harmonia Carbon Fonse, czyli ciemny karbon, tapice, tapicerka mieszana, pół skóra, pół materiał, ciemny karbon. Data pierwszej rejestracji 12 czerwca 2017 rok. Gazual napęd, czyli diesel, skrzynia automatyczna, sześciobiegowa, silnik DCI 160 koni, rejestracja AN752 EK. Więc tak to wygląda w tej wersji. Tutaj możemy sobie cofnąć weźmiemy sobie inny auto, możemy sobie wziąć na przykład Renault Trafic. Pasażerski i także mamy tutaj moje przeglądy. Jest prze, październik 2021 rok i tak samo będzie wymiana oleju, filtra kabinowego, oleju silnikowego. Później następny przegląd w październiku 2023 roku. Umowy możemy podejrzeć. Gwarancja korozji do 31 roku na 144 miesiące. Gwarancja Assistance do 30 października 2021 roku, czyli na 24 miesiące. Gwarancja producenta 24 miesiące do 30 października 2021 roku. Następnie gwarancja lakieru do 2022 roku na 36 miesięcy. Tutaj sobie cofamy do Renault. bierzemy dane techniczne. Data pierwszej rejestracji 19 września 2019. Trafik kombi, czyli jest to auto pasażerskie, dziewięcioosobowe, skrzynia mechaniczna, czyli manualna, sześciobiegowa, silnik diesla, 145 koni, DCI silnik. I mamy tutaj numer rejestracyjny FK752ES i autoradio kod 3553. Mamy tutaj także opcję silnika, seria, co występowało, 2.0 DCI na przykład, start-stop funkcja SCR, filtr powietrza kabinowy, gaz klimatyzacji, jaki na przykład występuje, to jest 1234Y, silnik energii. Mamy tutaj wiele, wiele opcji, które możemy sobie podejrzeć. Na przykład weźmiemy sobie innego trafika. Już tutaj sobie wybieram. opcję inny trafik. Weźmy sobie granatowy. I także mamy terminy przeglądów. To jest wrzesień 2020 jeden umowy gwarancja jeszcze korozji jest aktywna na lakier także producenta także i assistance także jest aktywny i tutaj możemy sobie także wejść w dane techniczne wyświetla nam się to samo co w poprzednich wersjach czyli data przy rejestracji jaki to jest silnik ilobiegowa skrzynia jaka moc silnika numer rejestracyjny i także naciskamy sobie kod 3630. Inne opcje, tam mamy także motoru i inne rzeczy. Tutaj możemy poprosić o wycenę pojazdu w najbliższym salonie Renault. Klikamy sobie wyceń pojazd. No i tutaj mamy na przykład opcje, jakie posiadamy wyselekcjonowane auta. I możemy sobie wyselekcjonować swój samouczyny, na przykład Renault Trafic Combi L2 DCI, 145 koni, Energy, Intense 2, 4-drzwiowy, 8 fiskalnych, czyli tak jak jest w systemie francuskim w jakim przedziale mocy mieści się auto no i bierzemy sobie, na przykład wybieramy etap kolejny, numer rejestracyjny marka, diesel, zarejestrowany tego i tego i te informacje trafiają do najbliższego salonu Renault wtedy taki salon ma dane naszego auta i kontaktuje się z nami za pośrednictwem telefonicznym lub mailowym tutaj możemy także sobie Dane swoje wprowadzić moje powiadomienia, moje parametry tutaj auta, jakie mam dostępne, i tutaj mam w sumie całą listę swoich aut, które dodałem do wirtualnego garażu. Jest jeszcze taka opcja, że możemy sobie pobrać inną aplikację, dzięki której po wymotowaniu e, radia z wnęki, która znajduje się w aucie, jest na Radio naklejka z numerem seryjnym, i tam jest jedna literka i trzy cyfry ostatnie. Wpisujemy sobie w aplikację, która generuje nam kod, i wtedy otrzymujemy kod. Tylko, że jest to więcej zabawy, gdyż trzeba rozebrać panel centralny radia, wyjąć radio, zdemontować kilka elementów. Możemy coś przy tym uszkodzić, jeżeli się nie znamy, jeżeli nie wiemy co i jak. Ewentualnie jeszcze możemy w, karne w karnecie e przeglądów. Zawsze jest wlepka na pierwszej lub drugiej stronie Twardej okładki jest wlepiony kod radia z numerem seryjny auta. A jeżeli nie, no to możemy telefonicznie poprosić danego dilera Renault, podając numer WIN, i taki numer podając VIN otrzymamy za darmo swój własny unikatowy kod do radia, który jest przypisany do danego auta. Tu mam Megan Czwórkę, ja jeszcze wam pokażę moje terminy przeglądów. Trochę się ładuje, długo coś. Chwilę to potrwa, ewentualnie cofniemy. No. I mamy w grudniu 2020 roku wymienić płyn hamulcowy. Później w listopadzie 2021 roku serwis wymienić filtr kabinowy. W czerwcu 2022 roku wymienić filtr oleju, wymienić olej silnikowy i serwis typu B. Następnie we wrześniu 2022 roku wymienić olej skrzyni biegów. W listopadzie 2022 roku wymienić filtr kabinowy. W grudniu tego samego roku wymienić płyn chłodniczy. W listopadzie 2023 roku wymienić filtr kabinowy. W grudniu 2023 roku wymienić płyn hamulcowy i wymienić pasek akcesoriów i rolki. Następnie w 2024 roku w styczniu wymienić filtr oleju, filtr powietrza, świece zapłonowe, wymienić olej silnikowy. I w 24 roku w listopadzie wymienić filtr kabinowy. Więc jest trochę tego. Jeżeli tak będziemy stosować się do tego, no to w sumie mamy auto tip top. Jest wszystko na czas zrobione. Nie musimy się o nic martwić. Tutaj już się kończy praktycznie wkrótce wygaśnie 4 grudnia 2020 roku gwarancja lakieru. Tutaj jeszcze dodany PAK Integral. Aktywny na 62000. 500 km, dat, ważny do 23 maja 2022 roku. Gwarancja korozji do 2029 roku, więc jest trochę tych opcji, jakby tak się bliżej przyjrzeć. I tutaj wchodzimy sobie w dane techniczne. Auto zarejestrowane 29 listopada 2017 roku w kolorze Blue Iron, wersja Megan GT, skrzynia automatyczna, siedmiobiegowa, silnik. 205 koni TCE. Tutaj nie mamy kodu, gdyż już jest niewymagany w tej wersji. Więc po odłączeniu, akumulatora kod radia nie jest wymagany przy ponownym podłączeniu. Dobra, na dzisiaj to tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, możecie zostawić lajka, komentarz. Tam na dole jest czerwony przycisk. Naciskamy go, robi się szczary. Subskrybujemy, naciskamy dzwoneczek, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia, a także na górze, na głównym panelu kanału są odnośniki do Instagrama, do Patronite'u i do grupy na Facebooku. Możecie korzystać. Jakieś pytania, piszcie śmiało, na każdy odpowiem w miarę możliwości czasu. Na razie. Cześć.